My wszyscy jesteśmy ostatnim pokoleniem, które musi powstrzymać najgorsze skutki zapaści klimatu. Nasza codzienność się kończy, a rząd Tuska z uporem, z uśmiechem na twarzy dąży do wzrostu emisji. To, co nas czeka, to śmierć i cierpienie miliardów. To, co nas czeka, to głód, wojny o zasoby i piekło na ziemi. Kampania obywatelskiego oporu trwa i będzie trwać. Wraz z początkiem września ostatnie pokolenie wraca na ulicę. To jest moment, żeby przyjść na spotkanie otwarte i założyć pomarańczową kamizelkę.